Jury zachwycało się jego niezwykłym talentem muzycznym. Kolejny młody Polak może pochwalić się zagranicznym sukcesem. 18-letni Marcin Paczałek wygrał włoskie talent show, które jest jednym z najpopularniejszych w kraju. Chłopak zaprezentował w programie swoje zdolności muzyczne i perfekcyjną grę na gitarze, dzięki czemu pokochały go miliony widzów, a jury jednogłośnie stwierdziło, że to wielki i prawdziwy talent. Marcin Paczałek wygrał włoskie talent show. Tua CK Wales to jedno z najpopularniejszych talent show we Włoszech, które nadaje komercyjna stacja Canale 5. W programie udział postanowił wziąć Marcin Paczałek z Kielc, który został nazwany prawdziwym wirtuozem gry na gitarze. Jury porównywało muzyka do największych mistrzów tego instrumentu. W finałowym odcinku Paczałek postanowił zagrać flamenco, a jego występ został nagrodzony owacjami na stojąco. Prowadzący show, włoski gwiazdor Jerry Scatti, zachwycał się nie tylko muzykiem, ale także naszym krajem i Polakami. Przyznał, że niedawno odwiedził Warszawę i był oczarowany tym, jak pięknym i nowoczesnym jest miastem. Dodał również, że Polacy to wspaniały naród. Paczałek podczas przemowy po wygranej przyznał, że to dla niego wielki sukces, a wygraną ma zamiar spożytkować na studia w Bostonie, na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni muzycznych na świecie. Polacy również zdążyli już poznać talent 18-latka, który w 2015 roku wygrał program Must Be The Music. Gratulujemy! Emotikon uśmiech z przymrużeniem oka. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.